Odcinek 23 w telegraficznym skrócie, czyli od pytania do sprzedaży. Jak unikać błędów, które sabotują Twoją sprzedaż? Temat pytań to temat rzeka. Zadawanie właściwych pytań jest kluczowe w procesie sprzedaży, a ich nieprawidłowe zadawanie może prowadzić do utraty klientów. Czemu pytania mają znaczenie? Po pierwsze, poznajemy potrzeby naszego klienta, co pozwala nam na lepiej dopasować ofertę do jego potrzeb i zaoferować mu odpowiednie rozwiązania. Jedna ważna uwaga, jeżeli klient nie ma potrzeby, po prostu ich nie badamy, wtedy należy je wzbudzić. Warto znać potrzeby swoich klientów i wychodzić z pozycji eksperta, wtedy budujemy wiarygodność w jego oczach. Kolejna rzecz to budowanie relacji z klientem. Pytania pomagają nam nawiązać kontakt z klientem i pokazać, że interesujemy się jego potrzebami. Chcemy mu po prostu w ten sposób pomóc i wesprzeć go w osiąganiu celu. Relacja nie ma być celem, relacja ma być narzędziem w sprzedaży. Kolejne to ustalenie, weryfikacja poziomu zainteresowania klienta. Pytania wspierają mnie w ustalaniu, jak bardzo klient jest zainteresowany moją ofertą i czy tak naprawdę jest gotowy na dokonanie zakupu. I tutaj uważajmy na syndrom szczęśliwych uszu. Syndrom uszu po prostu to pojęcie z dziedziny sprzedaży, które odnosi się do sytuacji, w których handlowiec jest tak bardzo zainteresowany sprzedażą, że po prostu nie słyszy tego, co klient chce mu powiedzieć. I jest to zwykle wynikiem złego przygotowania, braku analizy sytuacji, czy też braku zadawanych pytań. W ten sposób nasz handlowiec może zbyt optymistycznie spoglądać na sprzedaż i wtedy niestety może się dość mocno zaskoczyć. Kolejna rzecz to zrozumienie konkurencji. Pytania wspierają mnie w zrozumieniu, jak działa konkurencja, co oferuje, na czym się skupia i w ten sposób możemy się wyróżnić na tle konkurencji, zdobywając konkretną wiedzę. Weryfikujemy, co klient ma i co klient posiada i jednocześnie sprawdzamy, co konkurencja mu proponuje i jakie podejście stosuje. Kolejna rzecz to zbieranie informacji zwrotnych. Pytania pozwalają na zebranie informacji od samego klienta, co pozwala nam na doskonalenie, poprawianie jakości obsługi klienta. 10 najczęstszych błędów popełnianych przy zadawaniu pytań. Błąd pierwszy, podstawowy, to brak zadawania jakichkolwiek pytań, tylko skupianie się na prezentacji produktu. Jednak jeżeli już te pytania zadajemy, przechodzimy do błędu drugiego, czyli zbyt mała ilość pytań. Handlowcy zbyt często skupiają się na oferowaniu usług zamiast na poznawaniu prawdziwych potrzeb swoich klientów lub też ich wzbudzaniu. Jeżeli już te pytania zadajemy, to zadajemy szereg pytań produktowych. Jakie to pytania? To takie, które zadajemy po to, aby wystawić klientowi ofertę, ale nie pozwala nam to zweryfikować tego, co dla klienta jest ważne i istotne. Błąd czwarty, zadawanie pytań ogólnych. Dla klienta jest ważna jakość, ale zamiast dopytać o to, jak ważna jest dla pana jakość, albo co się kryje pod tą jakością, wtedy nie wchodzimy na wyższy poziom szczegółowości. Błąd piąty, brak konsekwencji w pytaniach, czyli zadajemy pytania z różnej parafii. Często zmieniamy temat, przeskakujemy z kwiatka na kwiatek i te pytania nie są powiązane z poprzednimi. To utrudnia zrozumienie potrzeb klienta i utrudnia tak naprawdę skuteczną sprzedaż. Błąd szósty, za dużo mówimy, nawijamy makaron klientom na uszy. Brakuje po prostu dialogu i skupiamy się na swojej ofercie i na swoim produkcie, a nie na samym kliencie. Błąd siódmy. Zbyt mało słuchamy. Skupiamy się na sobie, na wciskaniu utartych argumentów i ładnie brzmiących frazesów, zamiast słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Błąd ósmy. Brak informowania klienta o intencji, czyli zadajemy masę pytań, a nie mówimy, dlaczego to robimy. Błąd dziewiąty, czyli zadawanie głupich pytań. Czym są głupie pytania? Zapraszam do innego odcinka podcastu, gdzie o głupich pytaniach już wspominam. Błąd dziesiąty, czyli zadajemy pytania, nie znając celu, który chcemy osiągnąć. Nie mamy przemyślanej strategii. Zachęcam Cię, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, do pogłębienia tematu w pełnometrażowym odcinku podcastu Między Szelkami. Jeżeli znalazłeś w tym podcaście coś ciekawego, daj suba, łapkę w górę, podziel się z tym innymi. Dla mnie to duża wartość. I to był 23 odcinek w telegraficznym skrócie, czyli od pytania do sprzedaży, jak unikać błędów, które sabotują Twoją sprzedaż. Do usłyszenia w kolejnym.